Cześć Wam, witam Was w kolejnym odcinku z serii Ciekawostki z kalendarza. Ja jestem Poker i dzisiaj przedstawię Wam najciekawsze informacje dotyczące Wielkanocy nie tylko w naszym kraju, ale również poza jego granicami, o których być może do tej pory nie mieliście pojęcia. Jeżeli jesteś nowy i mój kanał Ci się spodobał, to wspaniała okazja, aby zostawić subskrypcję, dzwoneczek oraz łapkę w górę. Ja Wam życzę wesołych świąt i ruszamy z ciekawostkami. Zapraszam do oglądania. W USA oraz Anglii w Wielki Piątek spożywa się tradycyjne słodkie bułeczki z krzyżem z dodatkiem suszonych owoców. Krzyż ma przypomnieć wiernym o cierpieniu Jezusa w imię ludzkości. Malowane jaja są symbolem życia lub jego początku. W Grecji i Syrii wyznawcy wymieniali się jajkami pomalowanymi na czerwono, co miało symbolizować krew Chrystusa. Na Bermudach niebowstąpienie Chrystusa jest demonstrowane poprzez wysłanie w kierunku nieba kolorowych latawców ozdobionych obrazem Jezusa z patyków i bibuły. Kilka lat wstecz okres świąteczny wolny od pracy był dłuższy. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa wolne były aż 3 dni. Święta wielkanocne nasze średnie wydatki nie przekraczają od 100 do 300 zł. Wielkanocny królik był symbolem bogini wiosny. Jego początki powstawały za pośrednictwem Niemców, którzy przywieźli ze sobą króliczka składającego jaja do USA, zaś później, gdy podbił on serca Amerykanów, stał się on również popularny w Polsce. Baranek z czerwoną chorągiewką z krzyżem jest symbolem Chrystusa zwyciężającego. Obmycie nóg to symbol paradoksu, pokazanie, że król ma zejść do poziomu sługi. Wielkanocne mazurki są nagrodą, które spożywa się po 40 dniach od Wielkiego Postu. Wzajemne oblewanie się wodą jest symbolem oczyszczenia. Zwyczaj ten przetrwał głównie na terenie Polski, jednak praktykowany jest również w innych zakątkach świata. To by było na tyle. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, to zostaw łapkę w górę oraz komentarz z dopiskiem Wielkanoc. Do zobaczenia!